Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej od grudnia uruchomił swoje zbiórki świąteczne, dzięki którym w okresie Bożego Narodzenia będzie pomagał potrzebującym. Tradycyjnie w kościołach są sprzedawane świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Można też odbierać tytki miłosierdzia, do których jest wkładana żywność mająca trafić do ubogich. Zaczyna się nowy rok liturgiczny, rok duszpasterski, to wszystko, że tak powiem, się pięknie kumuluje i układa w całość. Także rok duszpasterski, pielgrzymi nadziei, chcemy pielgrzymować z nadzieją, że tej nadziei niekiedy nam brakuje na co dzień i ta nasza wiara może niekiedy jest słaba, bo miłość opieszała, więc są to takie sygnały, żeby coś ze sobą zrobić i odpowiedzieć też na to, co w nas się rodzi, takie potrzeby. Więc akcje są podejmowane, zwłaszcza w pobliżu świąt Bożego Narodzenia, gdzie chcemy dostrzec każdego człowieka w potrzebie i dlatego organizujemy różne akcje, począwszy od zbiórek żywności, począwszy przez tytki charytatywne, gdzie możemy je uzupełniać różnymi produktami i w ten sposób wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące. Chcemy zorganizować wigilię i w Gnieźnie, i w Inowrocławiu dla kilkuset osób, więc to wymaga wszystko zaangażowania organizacji, bo wiemy, że te takie akcje muszą być przygotowane, przemyślane, zaplanowane, no i mądrze organizowane. Tak, żeby to pomagać rzeczywiście z głową. Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy dwie akcje, które już na dobre wpisały się w tradycję taką przedświąteczną. To jest akcja rozprowadzania świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, jak również tytka charytatywna. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom to już jest taka tradycja, gdzie rzeczywiście wierni i nie tylko pytają, w jaki sposób można by było wspomóc nas. Taka świeca jest już taką tradycyjnym elementem wystroju stołu wigilijnego w naszych domach i to będzie rozprowadzane poprzez parafię w naszych kościołach, głównie poprzez parafialne zespoły Caritas. Część dochodu z tych świec parafialne zespoły Caritas będą wykorzystywać również na pomoc, na swoją działalność taką charytatywną u siebie w parafii. A pozostała część będzie wykorzystana przez nas na naszą codzienną pracę i wspomaganie naszych placówek, naszych potrzebujących, na taką codzienną pracę przez cały rok. Tytka charytatywna to taka tradycyjna, wielkopolska, szara torba papierowa, którą możemy odebrać również w parafiach, na terenie Gniezna, również w naszej placówce tutaj na osiedlu Orła Białego 20, jak również w biurze przy ulicy Seminaryjnej 2. Taką tytkę można pobrać i wypełnić artykułami spożywczymi, chemicznymi, wszystkim tym, co uznamy za stosowne, wspomóc innych potrzebujących, których chcielibyśmy przed świętami Bożego Narodzenia wspomóc i uznamy, że umili im ten czas taki świąteczny, te artykuły. I to dalej wypełnione przynosimy również albo do parafii, albo tutaj do nas, do naszych placówek. Ze zbiórki między innymi zostanie zorganizowana wigilia dla samotnych i bezdomnych u sióstr Szarytek przy ulicy Lecha.